Siemka, ja jestem Szemix, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam nowe psy policyjne na JBake'u. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ponad 60% osób, którzy oglądają ten kanał, koniecznie subskrybują, więc możecie zostawić tego suba. No i zawsze możecie jeszcze zostawić tego lajka. No a my przechodzimy do odcinka. A więc tak, Asimo niedawno na swoim Twitterze zamieścił właśnie takiego oto posta. Długoletnia prośba o funkcję trafia na hashtag JBake w naszej następnej aktualizacji. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczysz. No i ogólnie jeszcze tutaj ClickCraft na dole odpowiedział Asimo właśnie taką emotką psa. A więc tak, teraz jesteśmy na stronie, która się nazywa jbakefandom.com/wiki. No i ogólnie tutaj mamy, co zmieni się w nowym update'cie, co najprawdopodobniej się zmieni w update'ach przyszłych oraz, no, usunięte update'y. I ogólnie w najbardziej prawdopodobnych rzeczach mamy police dog. Ogólnie nikt nie wie, czy to będą policyjne psy, ale dużo osób wskazuje, że to właśnie będą one, ponieważ sam Asimo napisał, że jest to długoletnia prośba o funkcję. Ogólnie Mad City również ma psy i zostały one dodane około rok temu do tej gry i są one według niektórych trochę OP. Jeżeli ktoś by nie wiedział, w jaki sposób one działają, to działają one w taki sposób, że takiego psa możecie sobie adoptować i ten pies, jeżeli macie go przy sobie, będzie atakować najbliższych kryminalistów i ich powalać. No więc to by było na tyle z tego odcinka, no i elo.